Szanowni Państwo, o sile łańcucha stanowi ponad siła najsłabszego ogniwa i właśnie małe miasta są chyba dzisiaj najsłabszym w sensie ekonomicznym ogniwem polskiego samorządu. Chciałem Państwa bardzo mocno przekonać, że skoro jestem w tej inicjatywie i moja korporacja, nie jesteśmy tutaj po to, żeby walczyć o swoje, co dzisiaj jest bardzo modne. Nie walczymy o podwyżki dla siebie, nie walczymy o to, żeby móc zatrudniać więcej urzędników. Powiem Państwu, że w mojej bardzo małej gminie zmniejszyliśmy w ostatnich kilku latach bardzo znacząco zatrudnienie, także żeby nie dać się biedzie, żeby związać koniec z końcem i wygenerować środki na rozwój. Ja zatrudniam 12 urzędników, sam jestem 13, to tak na marginesie. Także jesteśmy tutaj po to, bo walczymy o nasze lokalne społeczności, o to, żeby mogło ono funkcjonować i się rozwijać, bo nam także, tak nam się wydaje, ten rozwój nam się należy. No może warto byłoby dodać lub może zaakcentować, że te nasze problemy, one wyniknęły także przede wszystkim z tego, że rząd nie dał nam instrumentów, wystarczających instrumentów prawnych, żeby racjonalizować środki na oświatę. W sytuacji dramatycznego niżu demograficznego jednocześnie niemożność dokonywania w wystarczającym tempie takich zmian, które są konieczne, to jest między innymi jedna z głównych przyczyn kłopotów ekonomicznych polskich samorządów, a także wielki wysiłek finansowy związany z absorpcją środków unijnych. Myślę, że nasi politycy, ci, którzy rządzą Polską przynajmniej na przestrzeni ostatniej dekady, winni zakładać, że skoro będą środki unijne, to żeby gminy mogły i samorządy, nie tylko przecież gminy, je absorbować, potrzebne będą środki na udział własny. A w tej sytuacji zrobiono to, o czym mówił wcześniej pan obywatel Ryszard Grobelny. Dodałbym jeszcze takie drobiażdżki. Pewnie wszyscy o tym zapomnieli, że do 2005 roku zakupy inwestycyjne obciążone dla gminy były i dla samorządów 7% VAT-em. Potem w 2005 roku zrobiono 22, teraz jest 23. Już nie pamiętam, czy była tutaj mowa o tym, że w ostatnim czasie podwyższono składkę rentową. Weszła bardzo potrzebna ustawa o ochronie zwierząt, która także generuje bardzo duże wydatki dla samorządów. Także na przykładzie mojej gminy widać, jak dużym kłopotem jest zmiana na przykład kategorii części zadań z opieki społecznej z rządowych na samorządowe z dotacją z budżetu państwa. Jest to zasadnicza, proszę państwa, różnica. Jeśli zadanie było rządowe, wójt, burmistrz nie musiał środków dać, bo mógł powiedzieć, że wojewoda mu nie przekazał środków. W momencie, kiedy to zadanie stało się zadaniem własnym, dotowanym przez państwo, to ja już pamiętam takie przypadki, że wojewoda mnie informował w listopadzie, że już więcej środków nie ma, a świadczenia trzeba realizować do samego końca. Takich przykładów można byłoby oczywiście mnożyć. Natomiast powiem tak, że teraz w czasie, kiedy rząd pracuje nad polityką miejską, z czego my się bardzo jako samorządowcy z małych miast cieszymy, jednocześnie chcemy, żeby przyszła polityka miejska uwzględniała nie tylko metropolitalny, ale i policentryczny rozwój Polski, żeby w tej przyszłej Polsce były także małe miasta z szansą na rozwój. Także z całą mocą popieramy tutaj właśnie tę inicjatywę obywatelską, mając nadzieję, że otrzymamy, nasze środowiska, wszystkie lokalne otrzymają to, co nam zabrano i co nam się słusznie należy.